Labirynt Fauna. Introligator. Dawno, dawno temu żył introligator Aldus Caramés, który był takim mistrzem swojego rzemiosła, że władczyni podziemnego królestwa powierzyła mu oprawę wszystkich książek ze słynnej kryształowej biblioteki. Całe życie Caraméza łączyło się z tymi tomami, ponieważ gdy był jeszcze chłopcem, królowa poprosiła go o oprawienie pierwszej książki, woluminu zawierającego rysunki jej matki. Introligator wciąż pamiętał, jak trzęsły mu się dłonie, kiedy rozkładał na stole w swoim warsztacie delikatne portrety wróżek, ogrów i krasnali, ropuch, do których królowa matka żywiła szczególne uczucia, ważek i ciem, gnieżdżących się w korzeniach drzew, które pokrywały pałacowe sufity, jak zasłony z oddychającej koronki. Na oprawę Caramés wybrał skórę bezokiej jaszczurki, bo jej łuski odbijały światło świec niemal tak pięknie jak srebro. Te jaszczurki były groźnymi, dzikimi stworzeniami, lecz myśliwi króla od czasu do czasu zabijali je, gdy próbowały polować na pawie królowej i Caramés zawsze żądał ich skór do swojego rzemiosła, wyobrażając sobie, że na okładkach doda im oczy. Pomysł nie był zbyt wyrafinowany, ale jemu się podobał. Królowa tak bardzo pokochała pierwszą książkę, jaką dla niej oprawił, że przechowywała ją na stoliku nocnym wraz z tomem, który Caramés oprawił dla jej córki Moany, zaledwie kilka tygodni przed zniknięciem dziewczynki. Stworzył bowiem dla zaginionej księżniczki całą bibliotekę, w której znajdowały się setki niezwykle bogato ilustrowanych książek o zwierzętach podziemnego królestwa, jego bajecznych stworzeniach, cudownych roślinach, rozległych podziemnych krajobrazach oraz najróżniejszych ludach i władcach. Gdy Moana skończyła 7 lat, och tak, Caramés bardzo dobrze pamiętał te czasy. Poprosiła o książkę o górnym królestwie. Jakie historie opowiadają tam dzieciom, Aldusie? Spytała. Jak wygląda księżyc? Ktoś mi powiedział, że wisi na niebie jak ogromna latarnia. I co ze słońcem? Czy to prawda, że jest wielką, ognistą kulą, pływającą w oceanie błękitnego nieba? A gwiazdy... Czy naprawdę przypominają świetliki? Caramés pamiętał ostry ból, który przeszył mu serce, kiedy młoda księżniczka go wypytywała. Wiele lat wcześniej jego starszy brat zadawał te same pytania, a rok później zniknął i nigdy nie wrócił. Gdy introligator podzielił się swoimi obawami z królową, odpowiedziała: Stwórz i opraw książkę, o którą prosi Moana. Upewnij się, że tom będzie zawierał wszystko, co dziewczynka chce wiedzieć, ponieważ w ten sposób nie będzie próbowała na własne oczy zobaczyć księżyca i słońca. Ale król nie zgadzał się z żoną. Zabronił introligatorowi spełnić życzenie córki. Królowa zaś postanowiła nie sprzeczać się z mężem, ponieważ musiała przyznać, że prośba córki ją również zaniepokoiła. Księżniczka Moana ciągle jednak zadawała pytania. Kto ci powiedział o górnym królestwie, moja księżniczko? Zapytał Caramés, kiedy dziewczynka po raz kolejny odwiedziła jego pracownię, prosząc przynajmniej o wykonanie małej książeczki o ptakach górnego królestwa. Moana wszak nigdy nie widziała żadnego ptaka.
Jedynymi latającymi stworzeniami w podziemnym królestwie były nietoperze i wróżki. Księżniczka odpowiedziała na pytanie Karameza, wręczając mu książkę. Oczywiście, biblioteka jej rodziców. Biblioteki nie dochowują tajemnic, raczej je odsłaniają. Dzieło, które Moana podała introligatorowi, zawierało relacje przodków matki, którzy niegdyś podróżowali po Górnym Królestwie. Zatrzymaj ją, powiedziała Moana, kiedy introligator pospiesznie schował książkę za plecami. Nie potrzebuję jej. Posłucham sobie korzeni drzew. Wiedzą wszystko o Górnym Królestwie. Wtedy po raz ostatni Karames rozmawiał z księżniczką. Ciągle pamiętał głosik Moany, choć były dni, kiedy nie mógł sobie przypomnieć jej oblicza. Od czasu do czasu nadal łapał się na tym, że przygotowuje dla niej książkę wypełnioną opowieściami, które przekazały mu wróżki, albo opowiadaniami szeptanymi przez skóry bezokich jaszczurek. Może Faun usłyszał o tych dziełach. Na ogół bowiem nie przychodził do pracowni Karameza. Faun nie wierzył w książki. Był dużo starszy od najstarszych rękopisów w Bibliotece Królowej i miał prawo twierdzić, że wie o świecie więcej niż ich pożółkłe stronice. Ale pewnego dnia nagle stanął w drzwiach warsztatu introligatora. Karames nieco obawiał się Fauna. Nigdy nie był pewny, czy może zaufać tym jasno-niebieskim oczom. Właściwie? Nie zdziwiłby się, gdyby się okazało, że fauny zjadają introligatorów. Karames, chcę, żebyś oprawił dla mnie książkę. Oznajmił cicho Faun. Potrafił mówić głosem miękkim jak aksamit lub ostrym jak kły jaszczurki. Jakiego rodzaju książkę, mój rogaty panie? Zapytał introligator, wykonując pełen uszanowania ukłon. Książkę, która zawiera wszystko, co wiem, ale będzie pokazywać tylko to, co każe jej ujawnić. Karames zmarszczył brwi. Nie był pewny, czy podoba mu się ten pomysł. Ta książka pomoże księżniczce Moanie znaleźć drogę powrotną. Dodał Faun. Naturalnie. Faun wiedział, jak Karames lubił zaginioną księżniczkę. Faun wiedział wszystko. Postaram się ze wszystkich sił, zapewnił go introligator. Faun kiwnął rogatą głową, jakby to było wszystko, o co prosi, a potem podał mu plik kartek. Karames przyglądał się im zaskoczony. Ale te strony są puste, zauważył. Nie, nie są, odpowiedział Faun z tajemniczym uśmiechem. Ten papier wykonano z szat, które księżniczka Moana po sobie pozostawiła. A dodany klej zawiera całą moją wiedzę o Górnym Królestwie. Wyciągnął w górę rękę ze szponiastymi palcami i wyjął, nie wiadomo skąd, rulon brązowej skóry. Tę skórę, wyjaśnił, zdjęto ze zwierzęcia, które żywiło się prawdą i nieustraszonymi mężczyznami. Chcę, żebyś jej użył na okładkę książki. W ten sposób skóra da księżniczce odwagę, ilekroć dziewczynka jej dotknie.
Karames rozwinął skórę na stole i potarł palcami puste strony. Oba materiały były najlepszej jakości. Stworzą piękną książkę, nawet jeśli papier pozostanie pusty. Natychmiast się zabierz do pracy, polecił mu Faun. Właśnie się dowiedziałem, że być może już wkrótce będę tej książki potrzebował. Introligator posłuchał i od razu rozpoczął pracę, ale dodał jeden składnik, o którym nie powiedział Faunowi. Wmieszał do kleju na oprawę kilka swoich łez, bo był pewny, że księżniczkę z powrotem sprowadzi nie tylko odwaga i wiedza, lecz także miłość.